Samorząd Baranowa Sandomierskiego pozyskał dofinansowanie i przeprowadzi jedną z najważniejszych inwestycji ostatnich lat. Zmodernizowana zostanie stacja uzdatniania wody w miejscowości Ślęzaki. Wartość inwestycji to ponad 9 300 000 zł. Jakie prace zostaną tu wykonane? Poprawa jakości wody pitnej to jedno z najważniejszych zadań i wyzwań dla władz miasta i gminy Baranów Sandomierski. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania, a wszystkie prace mają zostać rozłożone na 2024 i 2025 rok. Otrzymaliśmy zaraz po wyborach dobre informacje od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, gdzie w wyniku oceny projektu, który złożyliśmy jeszcze w ubiegłym roku, otrzymaliśmy blisko 8 milionów złotych, czy ponad 8 milionów złotych na modernizację stacji uzdatniania wody w Ślęzakach, no i też modernizację infrastruktury wodociągowej na terenie gminy. Także liczymy, że w najbliższych 2 latach to zadanie zostanie zrealizowane i ta bolączka, jeśli chodzi o mieszkańców, czyli w zakresie zaopatrzenia w dobrej jakości wodę, zostanie naprawiona. Stacja uzdatniania wody wymaga kompleksowej modernizacji, a dzięki przeprowadzonym pracom zwiększy się jej przepustowość. Zastosowane zostaną tu najnowsze rozwiązania techniczne. Ta stacja już de facto blisko ćwierć wieku nie była modernizowana. I tutaj będzie raz, że będzie kompleksowa wymiana stacji filtrów i włożenie po prostu nowego serca, można powiedzieć, tej stacji. Druga kwestia to jest wybudowanie dodatkowego zbiornika na wodę uzdatnioną i wybudowanie drugiego zbiornika tak zwanej reakcji, gdzie jest po prostu ta woda uzdatniania. Także ten proces niewątpliwie spowoduje, że będą większe możliwości obsługi w zakresie funkcjonowania ujęcia wody, czyli ta przepustowość tego ujęcia będzie znacznie większa. Dzięki inwestycji poprawi się komfort codziennego życia mieszkańców, a występujące obecnie problemy zostaną rozwiązane. Zniwelujemy ten problem, który mieliśmy do tej pory, że w momentach większego rozbioru, jak były okresy bardziej gorące, prawda, gdzie ludzie podlewali ogródki, napełniali baseny, tej wody zaczynało brakować. Czy były okresy świąteczne, gdzie dużo osób przyjeżdżało na święta, też były problemy z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę. Tak teraz ta przepustowość stacji znacząco się zwiększy, jak również to, co powiedziałem na wstępie, czyli stacja filtrów, sposób i poziom i standard uzdatniania wody będzie dużo lepszy.